Przed nami rozmowa Benedykta Korczyńskiego z synem. Stanowi jedną z istotniejszych scen w powieści. Obrazuje konflikt pokoleń, jeden z najbardziej znaczących problemów dzieła Elizy Orzeszkowej. Benedykt Korczyński jest przedstawicielem generacji, której młodość przypadła na okres jednego z najtragiczniejszych zrywów narodowościowych w polskiej historii. Pokolenie to niewątpliwie przeżyło dotkliwą klęskę młodzieńczych ideałów. Jego syn Witold udaje się do ojca, by przekonać go do odstąpienia od kary sądowej, jaką bohaterowicze mają zapłacić Korczyńskiemu. Czytać będą aktorzy grupy teatralnej Otwarte Drzwi, działającej pod auspicjami Gorlickiego Centrum Kultury. Andrzej Staszyński jako narrator, Nikodem Cisowski, Witold i Alojzy Janusz jako Benedykt. Korczyński zawołał z ganku na stajennego chłopca, aby mu konia siodłano i szerokimi krokami wąs na palec matając do salonu wrócił. Musiał jeszcze przed wjechaniem w pole z synem się rozmówić. Innym razem może by tę rozmowę na później odłożył, polu i odbywającym się wśród niego robotom pierwszeństwo dając, ale teraz świeżo nań spadłą troską rozjątrzony musiał wypowiedzieć synowi uczute względem niego niezadowolenie. Witold, czemuś to nie był łaskaw porozmawiać trochę z wujem i na ganek go przeprowadzić? Młody człowiek, który plecami do salonu zwrócony stał przed jednym z okien, powoli zwrócił się ku ojcu, ale przez chwilę nie odpowiadał nic. W delikatnych i ruchliwych rysach jego malował się niepokój. Dlaczego obchodzisz się z wujem tak, jak gdyby to był twój koleżka, z którym wolno ci rozmawiać lub nie rozmawiać, grzecznym być albo niegrzecznym? 10 słów do niego nie przemówiłeś, gdy odjeżdżał, ukłoniłeś się z daleka i nie wyszedłeś nawet do przedpokoju, aby mu pomóc do włożenia płaszcza. Czy dlatego tak postępujesz, że jest to człowiek, którego ja łaski potrzebuję, który mnie jednym słowem może teraz z największego kłopotu wybawić? Czemuż nie odpowiadasz? Jeszcze nie odpowiadał, ale nie przez nieśmiałość. Owszem, mnóstwo wyrazów cisnęło mu się na usta, które kilka razy zadrżały, otworzyły się i zamknęły znowu. Głębsze jakieś uczucie nad nieśmiałość wstrzymywało go od mówienia. Powieki miał spuszczone, ale gdy raz na ojca wzrok podniósł, był on pełen żalu i dręczącego wahania. Czemuż nie odpowiadasz? Czy o nie miałeś? Krzyknął już Benedykt. Nie chciałbym, ojcze, rozgniewać cię i zmartwić. Benedykt z irytacją wybuchnął. Facecja, już to zrobiłeś. Rozgniewałeś mnie i zmartwiłeś, a teraz przynajmniej powiedz, dlaczego tak postępujesz z wujem. Smutne dotąd oczy Witolda błysnęły. Zwyczajnym sobie ruchem ręce w tył założył i podnosząc czoło, prędko i dość głośno wymówił. Dlatego, mój ojcze, że dla pana Darzyckiego nie mam szacunku, a nigdy nie zniżę się do nadskakiwania człowiekowi, którego nie szanuję. A tuż co? Skąd? Dlaczego? Dlatego, z kolei wybuchnął Witold, że jest to pyszałek, sabaryta, egoista, niedbający o nic prócz własnej pychy i wygody, nie widzący dalej niż do końca swego nosa, który zadziera pod obłoki dlatego, że ma większy od innych majątek, ciotkę hrabinę i stryjecznego brata wzbogaconego nie wiedzieć w jaki sposób, zapewne potem i krzywdą swych bliźnich. Nie tylko ludziom tego rodzaju sam nadskakiwać nie myślę, ale bolało mnie. O, jak mnie bolało, że ty, mój ojcze, nadskakiwałeś jemu i robiłeś się przed nim takim małym, pokornym. Patrzcie, jaki mi sędzia, z ironią wymówił. Jeszcze ci nie pora. Pora, ojcze, popędliwie przerwał młody chłopak. Zawsze jest pora widzieć i mówić prawdę. Młody jestem, ale właśnie dlatego czuję się w prawie sądzić tych, których sposób myślenia,
życie, wszystko znajduje się w przeciwieństwie absolutnym ze wszystkimi ideałami młodego, lepszego, mojego świata. O rzeczach takich jak ideały, lepsze światy i tym podobna, Benedykt od tak dawna nie myślał, nie mówił i nie słyszał, że i teraz ominęły one organy jego słuchu, żadnego na nich nie czyniąc wrażenia. Głęboko w zamian dziwiło go i oburzało to, co syn jego powiedział o Darzeckim i o nim samym. Szwagra przywykł lubić i szanować, nie pytając wcale, za co lubi go i szanuje. Był wdzięcznym mu istotnie za wieloletnie nieupominanie się o niewypłacanie długu, na koniec obejście się Darzeckiego, jego wykwintność, koligację. Sam nawet sposób mówienia imponowały mu nieco bez własnej o tym wiedzy. Wszystko to było przyczyną, dla której wobec słów syna czuł przede wszystkim zdziwienie. Był przecież i rozgniewanym. Raczysz więc mieć mi za złe, że byłem uprzejmy dla człowieka, który uszczęśliwa moją siostrę i mnie wyświadczył dotąd ważną przysługę. Nie uprzejmym, ojcze, ale nadskakującym, pokornym. Głupiś, rzucił Benedykt, którego jednak posępne źrenice zmąciły się przy słowach syna i na chwilę utkwiły w ziemi. Alboż ty znasz życie i jego konieczności? Zapewne może z Darzeckim obchodzę się trochę inaczej niż z innymi, ależ on prawie los nas wszystkich w rękach swoich trzyma. Zresztą szanuję go istotnie. Za co? Bystro, w same oczy ojca patrząc, zapytał Witold. Było to pytanie, którego Benedykt sam sobie nie zadałby nigdy i które dlatego właśnie sprawiło mu wielką przykrość. Jak to za co? Co za co? Jakie za co? Choćby za to, że jest dobrym mężem i ojcem i interesy swoje dobrze prowadzi. Czy jesteś pewnym, ojcze, że choć to jedno dobrze czyni? A też oranżerie, wojaże, paryskie fortepiany, stosunki z tym kapitalistą i zachwianie równowagi. Ostatnie wyrazy młody chłopak wymówił z tak wybornym naśladowaniem układu ust i akcentu mowy Darzeckiego, że Benedykt odwrócił się na chwilę, by ukryć uśmiech mimowoli wybiegający mu na usta. Bardzo jednak poważnie i z powracającym gniewem odrzucił. Głupiś! Co ty tam znasz się na tym? Dlaczegoż przynajmniej kuzynek swoich bawić się nie starałeś? One chyba żadnych jeszcze ciężkich grzechów nie popełniły, za które czułbyś się prawie wysłać je do piekła. One same, mój ojcze, są całe jednym grzechem przeciw zdrowemu rozsądkowi i postępowi kobiet popełnionym. To są, mój ojcze, konsumentki, które z pewnością nic nigdy dla cywilizacji nie wyprodukują. Co ten stary kołek w płocie prawił o cywilizacji? Fałszem jest i potwarzą na cywilizację rzucaną. Córki jego nie są ucywilizowane kobiety, ale światowe sroki, które w swoich ptasich główkach dwóch ucywilizowanych myśli nie mają, choć czasem o literaturze i muzyce mówią. Witold, nie pluć mi tak na krewnych! Ale chłopak tego wykrzyku ojca może nawet nie słyszał. Po czole przepływały mu rumieńce i zwilgotniały oczy. Siostra moja na tej samej znajduje się drodze. Dawno już, mój ojcze, mówić z tobą chciałem o niej, ale wahałem się, nie śmiałem. Teraz powiem. To mój obowiązek i moje prawo. Jestem jej bratem i kochaliśmy się od dzieciństwa. Kierujecie ją na lalkę, na taką samą światową srokę. Witold! Tak, mój ojcze. Na lalkę i światową srokę, która jeszcze od ziemi zaledwie odrosła, a już jej w głowie pantofle i posągi. Pantofle i posągi. Oto uczucia i myśli, na których gruncie wzrasta przyszła kobieta i obywatelka. Witold! Tak, mój ojcze. Marnujecie mi siostrę i to mnie boli, bo nie jest ona ani złą, ani głupią. Ale takie niestosowne do ducha czasu wychowanie, takie przykłady zrobią ją najpewniej, jeżeli nie zupełnie złą, to przynajmniej głupią sroką, gęsią, papugą.
Witold, milcz! Tym razem wykrzyk był tak namiętny i głośny, że młody człowiek umilkł. Milcz! Milcz, milcz, błaźnie! Coraz namiętniej powtarzał Korczyński i z oczu ciskał błyskawice. Długo nic więcej przemówić nie mógł, aż na koniec zdławionym głosem rzucił. Jesteś złym i zarozumiałym chłopcem, który nie szanuje i nikogo nie kocha. Nikogo nie kochasz i wszystkich krytykujesz, krewnych, siostry, nawet ojca. Ojca, który chce jednak ciebie w tobie, no cóż robić? Niech jeszcze i to. I prędko odwróciwszy się, szerokim krokiem wyszedł z salonu. Witold pozostał jakby do miejsca przykuty, bardzo blady, z zagryzioną wargą i gorejącym wzrokiem. Dwa wybuchliwe temperamenty, dwie rozdrażnione dusze, ojca i syna, starły się ze sobą i scenę tę wykrzesały. Byli bardzo do siebie podobni, a podobieństwo to stało się jedną z przyczyn gwałtowności starcia, przygotowującego się zresztą od kilku tygodni. Od kilku tygodni, od pierwszego prawie dnia przyjazdu Witolda do domu, po dwuletniej w nim niebytności, syn spostrzegł w ojcu i w ojcowskim domu mnóstwo rzeczy, które dawniej wcale go nie raziły, a teraz kłuły w oczy, w serce i w mózg. Ojciec zaś uczuwał ze strony syna przymus, przemilczenia, chłód. Teraz gorzka uraza, którą w dumnego chłopca uderzyły krzyki i obelżywe słowa ojcowskie, mieniła się na pobladłej jego twarzy z wyrazem gryzącego żalu. Wiedział dobrze, że w oczach odwracającego się od niego ojca zamigotały łzy. Uraza jednak przemogła. Milczeć? Dobrze. No, pewno, że będę milczał i na takie ubliżenia nie narażę się już nigdy. Bardzo, bardzo serdecznie dziękujemy.